Jesteśmy na Litwie. Gdzie to, jaka to miejscowość? Druskienniki. I odkryliśmy taki hotel, nie wiem, to było sanatorium. Z przodu pokażę, jak to wyglądało. I znaleźliśmy wejście. Tu. I zaraz tam wchodzimy. Tylko, że mamy psa, więc pies idzie z nami, ale nie będziemy chodzić po wszystkich budynkach, bo to jest tak olbrzymie, że po prostu ogólnie to wygląda jak z horroru. Jak byliśmy tu nocą, to wyglądało to przerażająco, ale trzeba zobaczyć, jak to tam w środku jest i pokażemy wam, jak tylko tam wejdziemy. No tu jest główne wejście, znaczy było główne wejście do tego sanatorium. Tak, bo to przecież jak czytałam na internecie, to jest miasto uzdrowiskowe. Znaczy, no już było. O, a tu chyba druga fontanna była. No nie wiem. A tu budują drugie sanatorium. Robi wrażenie, ale wejście, jakby ktoś chciał wejść, jest z drugiej strony, w takim małym, jakby małej wnęce, jest deska zapita dechami, ale da się tam przejść. Wow. Tak wygląda z zewnątrz, z drugiej strony. Tu jest w ogóle dziura. Wygląda, jakby to była fontanna w tym miejscu. Przerażające. Ja się nie zdziwię, jakbym zaraz zobaczyła coś w oknie. O, tu wygląda, jakby to była fontanna. Jesteśmy z drugiej strony, znaleźliśmy dziurę. Ucieszyliśmy się, ale niestety jest siatka tam. A tu jest dziura jakaś. No ale tu jest... Tylko, że psa mamy, no to... Tam można wejść, ale nie wiem, czy się przejdzie gdzieś. No i wlazł. Co? No właśnie, czy jest sens wchodzić, bo wiesz, pies jest. No i wyszliśmy. Krótkim sposobem. Wyszliśmy, ale nie będziemy długo, bo po pierwsze jest ciemno, po drugie mamy psa. Łożesz ty. Wygląda ogólnie przerażająco. Jezu, naprawdę jak z horroru. Luna, jak po prostu z horroru. Ale faza. Winda, jak w Titaniku. Luna! Patrz. Nie no, tu jest w ogóle motyw idealny. Nakręcenia zajebistego horroru. No, idzie. Jaka faza, nie wierzę. Boże, to chyba będzie jako osobny film. Boję się tutaj chodzić. Przestań straszyć. No to ja nie wiem, co to, czy to sanatorium było, czy co? A śmierdzi. Straszny to jest. Weź tego pająka z kamery, weź tego pająka, proszę. Jak czarne było. No, ale cicho. Ja pierdzielę, jaka faza. Weź, bo tu jakieś... Jezu, tu jakieś żule są. Weź, bo ja się już boję. Luna! Nie, chodźmy na górę. Nie wierzę, że się udało wejść. Tutaj jest wyjście na taras. Luna! Tu jest dużo szkła bardzo. Lepiej było, gdyby ona tu nie wchodziła, szczerze mówiąc. A nie chcieliśmy ją zostawić przed budynkiem, bo ona zaraz by szczekała i wyła. Co? Ten relacje już robi. Nie wiem, to wygląda ogólnie jak hotel, ale to hotelem nie jest na pewno. Jedynie czego się obawiam, że mogą być gdzieś jakieś żule. Masakra ogólnie jest, ale fajnie. Czyli coś, co lubię. Nie wychodź tam, Luna. O, tam dalej, nie wiem, czy będziemy wychodzić. Nie wiem, trochę mnie to przeraża wszystko. Co? Co jest na górze?
Jezu, nie no, na samą górę nie będziemy wchodzić. Zobaczmy jeszcze tu. Nie no, ogólnie, w ogóle tu wygląda jak w grze o tym, Boże, jak ona się nazywała, ta o Czarnobylu gra. Tam strzelanka taka, nie pamiętam, każdy ją zna tą grę. Tu już jest zawalona. Nie no, drama, no jak z horroru, w ogóle nie na Czarnobyl, jak nic. Takiego miejsca. Nawet na dworze to wygląda. Jakbym wpisała, że to jest, jakbym powiedziała, że to jest Czarnobyl, to by ludzie by uwierzyli, bo tutaj wygląda naprawdę tak jak tam. Przerażające. Ja by się boję wchodzić. Tu jest stan jeszcze, kanapa tam. Boję się wchodzić, bo ja jestem poryta, że zaraz mi tu coś wyskoczy. Naprawdę, to jest... Jezus Maria. To jest na tyle strasznie, że właśnie sobie wkręcam, że tu zaraz mi coś wyskoczy. Boże, no. Nie, no nie wchodzimy na samą górę, chociaż człowieka cały czas kusi. Winda jest otwarta, idę tam zobaczyć. Ty, ale pilnuj psa. Ty, jak zagląda przez dziurkę. Gdzie ona jest? Na dole? Nie, już tam nie idzie. Masakra. Jaka faza. No horrory jak nic. Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze tu. Jezus. Nie wiem, ja mam schizę, że tu coś jest. Przysięgam, mam schizy. Centralnie ja coś słyszałam. Albo sobie wkręcam, albo naprawdę coś słyszałam. Dobra. Nie wiem, czy to jakiś żół, czy co. Dobra, cicho, proszę. Nie wiem, to fajnie. Mówiłam ci, że tam coś jest, myślałam, że ja mam schizy. Poryliśmy się trochę. Poryliśmy się, ja miałam mały zawód. Najgorsze, że musimy zejść na sam dół, tam gdzie jest... Tam gdzie, o, tam o, gdzie jest ciemno. Jak w dupie. No idzie. Ale tam ewidentnie coś było. Tak. Chyba, że to jakiś zwierz był, nie? Nie, to może być wiatr. No może być wiatr, ale ty idź tu pierwszy, bo tu już jest zejście w ciemność. Ale faza. Weź, bo mam nogi jak z waty w ogóle. Tu, gdzie było ciemno bardzo. Ja pierdzielę. Tutaj. Mówiłam ci. Dobra, idź pierwszy. Ale jak trzymaj kamerę. Masz radę? Człowiek pają. To gra Stalker Cień Czarnobyla, bo teraz znalazłam i mi się przypomniało. I to właśnie był bardzo, bardzo podobny klimat, jak był, jak człowiek tam wchodził do jakiegoś hotelu i tam goniły psy. To właśnie tutaj był bardzo podobny klimat, Boże, jaka schiza, masakra. Jak będziecie tu na miejscu, to koniecznie sobie wejdźcie, chyba że już będzie to zabite dechami, ale naprawdę jest mega schiza i ja daję sobie rękę uciąć, że coś tam słyszałam. Możliwe, że to był jakiś wiatr, czy zwierzę, ja tak jakaś pierdoła. No nie, no każdy z nas słyszał, tylko że Luna nie szczekała, więc to możliwe, że nie był duch, ale jak będziecie, to koniecznie zajrzyjcie. Na które piętro nam się udało wejść? Byliśmy nawet na 5. piętrze. Dalej już nie poszliśmy, bo tam coś usłyszeliśmy i spieprzaliśmy. Więc no. Jesteśmy teraz na zewnątrz, zrobimy sobie fajną fotę.
No bo efekt jest wow. Pamięci, ale zapraszamy wszystkich tutaj. My też pomyślimy, żeby zebrać ekipę i podjechać. No, bo tu jeszcze raz warto przyjechać, a teraz jesteśmy totalnie nieprzygotowani, no bo pies i w ogóle... Takie odkrycie nasze. Tak. Pa.